Witam. Przed Wami wentyle firmy MAKOW. Nie będę się jakoś szczególnie rozwodził, bo wentyle Presta to konstrukcja znana od ponad 100 lat. Jeśli chodzi o jakość wykonania, to nie mam się do czego przyczepić. Metal użyty do ich produkcji to wysokiej klasy aluminium 7075. A co wyróżnia te MAKOWy na tle konkurencji? Otóż 6 nacięć na końcach ułatwia przepływ powietrza. Jest to przydatna funkcja, jeśli ktoś korzysta z dodatkowych wkładek. Posiadają gniazdo na klucz imbusowy, gdybyśmy mieli problem z odklejeniem wentyla od taśmy. Dostajemy też wymienne gumki, tak aby każdy mógł dobrać odpowiednią końcówkę do kształtu obręczy. Pod nakrętką znajduje się o-ring uszczelniający, a jedna z nakrętek ma wbudowany kluczyk umożliwiający wykręcenie zaworka. Dostajemy też 4 naklejki. Wentyle występują w 10 różnych kolorach i 3 długościach. Jedyne co mi nie pasuje w tych wentylach to cena. Około 100 zł. Czy MAKOWy są tyle warte? Jeśli takie akcesoria traktujesz jako biżuterię i zależy ci na ładnym i trwałym wykonaniu, to myślę, że tak. Jeśli nie, to działające praktycznie tak samo wentyle możesz kupić za mniej niż połowę tej ceny. A jeśli chcesz spróbować czegoś nowego i innowacyjnego, są jeszcze wentyle Filmor, które posiadają już zupełnie inną konstrukcję, a ich cena to MAKOW razy 2. Dzięki za obejrzenie i jeśli macie jakieś pytania, piszcie śmiało w komentarzach. A jeśli filmik Wam się podobał, zapraszam do zostawienia łapki i zasubskrybowania mojego kanału, w którym nowe filmy publikuję w każdy poniedziałek i czwartek. Cześć!